Mamy tu narysowany dowolny trójkąt, czyli zakładamy, że nie jest to trójkąt równoboczny. Sprawdźmy, czy ma on jakieś ciekawe właściwości. Narysujmy najpierw symetralne boków. Powiedzmy, że to jest środek boku AC, czyli ta długość jest równa tej długości, i rysujemy prostą, prostopadłą do boku AC. Tutaj jest kąt prosty. Narysujmy to samo dla boku BC, tu jest jego środek, czyli ta długość jest równa tej długości. I pod kątem prostym, i jeszcze to samo dla trzeciego boku, środek, równe długości, i prosta prostopadła. Nauczyliśmy się już wcześniej, że te trzy proste przecinają się w jednym punkcie, i że ten punkt to środek okręgu opisanego na trójkącie. To wszystko wiedzieliśmy już wcześniej. Teraz narysujmy środkowe. Środkowa biegnie od wierzchołka do środka przeciwległego boku. To jest jedna środkowa, to jest druga środkowa i to jest trzecia środkowa. I wiemy, że wszystkie trzy środkowe przecinają się w punkcie, który nazywa się środkiem ciężkości trójkąta. Teraz narysujmy wysokości tego trójkąta. Z wierzchołka A prostopadle do przeciwległego boku. Tutaj jest kąt prosty. Druga wysokość z wierzchołka B prostopadle do przeciwległego boku. Tutaj jest kąt prosty. I trzecia wysokość z wierzchołka C prostopadle do przeciwległego boku. I tutaj kąt prosty. I wiemy, że wysokości też przetną się w jednym punkcie. I że ten punkt nazywa się ortocentrum. Teraz uwaga, uwaga! Dochodzimy do celu całego tego określenia. Jest to pomysł, który naprawdę potrafi zaskoczyć, bo nie dość, że istnieją takie punkty jak te trzy, że każda z tych trójek prostych przecina się w jednym punkcie, trzy wysokości przecinają się w jednym punkcie, trzy środkowe przecinają się w jednym punkcie i mają wszystkie te fantastyczne własności, trzy symetralne też przecinają się w jednym punkcie. To jeszcze, jakby to nie było wystarczająco zdumiewające, te trzy punkty leżą na jednej prostej, są współliniowe. Gdyby to był trójkąt równoboczny, to te trzy punkty znajdowałyby się w jednym miejscu, ale w każdym innym trójkącie, w którym są to trzy różne punkty, zawsze leżą one na jednej prostej. To naprawdę zwariowana sprawa. Dwa punkty zawsze leżą na jednej prostej, ale żeby trzy punkty leżały na jednej prostej, to naprawdę musi być to wyjątkowa sytuacja. Gdyby to był bardzo dokładny rysunek, to byłoby to jeszcze lepiej widać. Te trzy punkty są zawsze współliniowe, leżą na jednej prostej. I może to wygląda jak magia, jak jakieś nadzwyczajne zjawisko, ale jeżeli tak, to jest pewien słynny matematyk, który wygląda na to, że odkrywał same magiczne rzeczy w matematyce. Ten facet naprawdę dokładnie badał sprawy. I dlatego też na jego cześć, bo to on udowodnił, że taka prosta istnieje, tę prostą nazywamy prostą Eulera. Powiedziałem przed chwilą, że Euler odkrywał same magiczne rzeczy, bo również jemu zawdzięczamy tak zwaną tożsamość Eulera, albo w trochę innej postaci równanie Eulera, albo wzór Eulera. Tożsamość Eulera wygląda tak. E do potęgi i razy pi równa się minus 1. Udowodniliśmy to w innych filmach w dziale rachunek różniczkowy i całkowy. Tutaj nie będziemy tego dowodu powtarzać, a jeżeli nie ma to dla Was żadnego sensu, to się nie przejmujcie. Dzisiaj zajmujemy się tylko geometrią. Powiedzmy tylko, że ten wzór to naprawdę magiczna sprawa. E powiązane jest z procentem składanym, zresztą E to kolejna rzecz w matematyce, która ma nazwę po Leonardzie Eulerze, z procentem składanym, ze wzrostem wykładniczym i z rozpadem naturalnym. I... Podniesione do kwadratu to minus 1 i to bardzo dziwna liczba urojona. Pi to stosunek obwodu koła do jego średnicy. Rzecz czysto geometryczna. Minus 1 to minus 1. Euler pokazał, że jest mnóstwo powodów, żeby wierzyć, że te cztery liczby. Pochodzące z zupełnie różnych, zwariowanych dziedzin wszechświata, są ze sobą powiązane w taki właśnie bardzo ścisły sposób. I pokazał również, że te nasze trzy wyjątkowe punkty leżą wszystkie na jednej prostej. Pokazuje to pewną niewyjaśnioną, prawie mistyczną stronę naszej rzeczywistości. Gdyby to wam jeszcze nie wystarczyło, to jeżeli znajdziemy punkt środkowy na prostej Eulera, i znowu nie będziemy tego tutaj udowadniać, to tylko kolejna ciekawostka środek pomiędzy ortocentrum a środkiem okręgu opisanego narysujmy go będzie gdzieś tutaj czyli ta odległość i ta odległość są równe to ten punkt, leżący oczywiście również na prostej Eulera, jest środkiem okręgu nazywanego okręgiem dziewięciu punktów. Okrąg ten przecina nasz trójkąt i charakterystyczne dla niego proste w dziewięciu różnych punktach. W dziewięciu bardzo ciekawych punktach. Także w sumie na prostej Eulera leżą cztery ciekawe punkty, nie 3. Jest tu jeszcze parę innych punktów, równie interesujących, ale o tym może nakręcimy kiedyś osobny film. Mam nadzieję, że było to dla Was interesujące.